Proszę Państwa, czy jakieś pytania jeszcze tutaj do Pani Skarbnik, jeżeli ją mam? Nie widzę. Proszę Państwa, kolejny punkt to szósty punkt. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Wojnicz na 2012 rok. Mamy Panią Agatę Biernacką z GOPS-u. Prosimy o komentarz. Ja przerwę na sekundę Panią. Czy by nie przeszkadzało Państwu, abyśmy drzwi otworzyli? Nie. Bo nie, no, może jak się, bo by się przydało, prawda? Dziękuję. Proszę Pana, proszę Państwa, wszystkie działania związane z profilaktyką są zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Trudno mi tutaj przedstawiać Państwu wszystkie punkty, które bardzo dokładnie są opisane w materiałach, które Państwo uzyskaliście. I tak naprawdę jedna informacja, na którą zwracam uwagę, ponieważ jestem to Państwu winna, ponieważ znalazł się tam zapis dotyczący finansowania, albo inaczej współfinansowania funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Tarnowie. Od 4 lat podpisywaliśmy umowę z Urzędem Miasta w Tarnowie, dokładnie z Wydziałem Zdrowia, i przekazywaliśmy dotacje na podstawie takiego porozumienia. Natomiast mam informację, ponieważ Rada Miasta Tarnowa zamknęła, podjęła uchwałę o zamknięciu tejże izby. W związku z tym pieniądze, które przekazywaliśmy dotychczas, to było 3000 zł, w tym roku zaplanowaliśmy 5000 zł jako dotację, która tak naprawdę nie zostanie przekazana, no bo już nie będzie placówki, na którą trzeba będzie te pieniądze przekazać. Więc to jest informacja, tam to było tak raczej pod znakiem zapytania. I to jest już potwierdzone, więc nie będzie tego zapisu w programie, który będziecie Państwo uchwalać na sesji Rady Miasta. Nie będzie takiej placówki w Tarnowie. Generalnie już będą likwidować w ogóle w Polsce. Wiadomo, że to są placówki, które samorząd w jakiś sposób dofinansowuje. Jedne samorządy mogą stwierdzić, że jednak tak, a inne, że nie, bo to są ogromne koszty. W związku z tym Tarnów podjął decyzję, że nie, a my nie będziemy tego, tej partycypacji tutaj ponosić. Powiem tylko tyle. Prasa podaje, że jakaś izba to będzie prywatna. No pewnie tak jak każda jedna działalność. Jak ktoś się odważy, założy się Pan prywatną izbę wytrzeźwień, to ją będzie po prostu miał. Natomiast nie. Tak, nie zapłaci. No myślę, że takiego z ulicy, co im złotówki w kieszeni. Będzie to problem, nie ukrywam, dla policji największy, bo tak naprawdę to myśmy zawsze mieli prośbę od komendanta głównego. Prośba była zawsze skierowana do pana burmistrza, bo tak naprawdę no, gmina ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, również dotyczącego osób nietrzeźwych albo wynikającego z ich pobytu na terenie gminy. I to była nasze wspólne zadanie i policji, i gminy. A że dogadywaliśmy się w tym względzie i zawsze była dobra wola też rady, no to żeśmy teraz od 4 lat partycypowali w tych kosztach. To nie było, od razu chcę wyjaśnić, to nie były koszty pobytu, tylko nazywało się to gotowość Izby Wytrzeźwień do przyjmowania osób, mieszkańców z danego terenu danej gminy. Także tu proszę tego jakby nie mylić i nie przekładać na opłaty za te osoby. Znaczy ja Państwu powiem, że jeżeli można Pani Agatko, ja Państwu powiem, że poważny problem teraz będą przeżywały izby przyjęć szpitala, bo gro tych, że tak powiem, pijaczków po różnych rozrubach było transportowane z izby przyjęć do powiedzmy izby wytrzeźwień. To zawsze lekarz na dyżurze, więc tak. Można było część tej procedury tam załatwić. Dzisiaj powiedzmy ci ludzie będą musieli na izbie przyjęć, bądź powiedzmy na, no już nie powiem, na wydział przyjęty być, bo nie myślę, żeby na wydział osobę nietrzeźwą skierowali. A jak to już dziś wygląda, to półtora czy dwa tygodnie temu byłem świadkiem, kiedy gro ludzi czekało, ale dotransportowani nieczeźwi pacjenci byli w pierwszej kolejności z urazami głowy, nie głowy, zaopatrywani. Co więcej, no nawet byłem świadkiem, kiedy pan doktor mówi, że mają rekordzistę 5,3 promila i nie zezwolił żonie na odbiór, bo się bali, że może ten pan, że tak powiem, w drodze. Od trutka. Proszę Państwa, jakieś pytania jeszcze do Pani Biernackiej, jak już mamy? Ja mogę wszystko Państwu tak naprawdę przedstawić, tylko tego jest naprawdę bardzo dużo. Może skupię się tylko na tych działaniach, które tak naprawdę z roku na rok są realizowane, bo mamy obowiązek ich realizacji. Wszelkie programy profilaktyczne, jakie są realizowane w szkołach,
odbywają się na zlecenie dyrektorów lub pedagogów. Co roku do 10-15 października ja zbieram sobie takie zapotrzebowania ze szkół i tak naprawdę nic nie dzieje się przez przypadek. Dyrektorzy wiedzą, czego chcą odnośnie tej profilaktyki i tutaj nie ma jakichś takich przypadkowych działań. Po drugie, prowadzimy punkt konsultacyjny, w którym przyjmuje doradca prawny i pani psycholog. Raz w tygodniu, w piątki odbywa się ten dyżur. Co roku składają mi te osoby sprawozdania i z tych sprawozdań jasno wynika, że no, mieszkańcy gminy korzystają z usług i jednej, i drugiej osoby tam zatrudnionej. Wszystkie osoby są zatrudnione na umowę zlecenie. Nie mamy ani jednej umowy o pracę. To też istotna informacja. Po drugie, ze względu na to, że w niektórych szkołach, szczególnie mówię tutaj o Łoponiu i Milówce, dotychczas nie było tam pedagoga. A problemy z dziećmi są, proszę Państwa, w każdej szkole, niezależnie od tego, ile ona liczy uczniów i w jakich przedziałach wiekowych są ci uczniowie. Więc tam też na umowę zlecenie mamy po 16 godzin w miesiącu, podkreślam, zatrudnionego pedagoga. W zespole szkół licealnych finansujemy 20 godzin w miesiącu. Podkreślam, psychologa, ponieważ szkoła też no, nie posiada takiego stanowiska, takiego etatu. No pani dyrektor może powiedzieć, czy to jest zasadne, czy niezasadne, ale skoro szkoły zwracają się do nas co roku z takim zapotrzebowaniem, z taką prośbą, jest to absolutnie mieszczące się w ramach naszego programu, więc tą działalnością też się zajmujemy. Przekazujemy kwotę około 20 tysięcy rocznie na dożywianie dzieci w szkole. I z takich ważniejszych i takich bardzo, bym powiedziała, też wydatków wystarczących, my finansujemy dwie świetlice, Grabno i Wiaduliny Radłowskie. To są te najgłówniejsze zadania teraz ze względu na... Mam jeszcze pytanie, czy to dożywianie dzieci to jest właśnie z rodzin patologicznych? Nie, proszę Panią, nie tylko. Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji, chociaż powiem tak, ten nasz wkład, czyli ten pochodzący z... bo generalnie my pieniążki z tego funduszu mamy z tych zezwoleń. Generalnie to wszystko powinno dotyczyć tych rodzin, ale ze względu na to, że ten fundusz jako taki jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, my jako wkład własny z tych pieniążków przekazujemy kwotę 20 tysięcy złotych. I tak naprawdę to są generalnie rodziny objęte pomocą gminnego ośrodka, ale tu już nie ma segregacji, patologia czy nie patologia. Tak, zdecydowanie tak. Poza tym to nie są tylko szkoły podstawowe. Mamy placówki opiekuńczo-wychowawcze, mamy szkoły średnie i też finansujemy tam dożywianie tym dzieciom. Jeszcze pośrednio, no a drugiego się opowiem o zdarzeniu, pewnie, które, i pewnie każdy z nas wyszedł z tego zdarzenia, ale myślę, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu w jednym sklepie w Wojniczu robiłam zakupy dosyć późno, około 16. Dwóch naprawdę pijanych młodych ludzi weszło do sklepu. Oczywiście obydwaj kupowali piwo. Pani ekspedientce nawet ręka nie zadrżała, żeby im tego piwa odmówić. Wiadomo, że powinniśmy w takich sytuacjach interweniować. Powiem tak, my co roku organizujemy dla sprzedawców napojów alkoholowych szkolenia, ale proszę Państwa, to są już indywidualne uwarunkowania. Gdyby się okazało, powiem tak, każdy powinien na coś takiego zareagować. Gdybyśmy taką informację odebrali, przychodzi taka i taka osoba, zgłasza to do nas, naprawdę trzeba mieć tą odwagę, bo wtedy my możemy powołać się na konkretną osobę, która o tym powiedziała. Bo były już takie informacje i komisja reagowała, zresztą mamy obowiązek kontrolowania punktów sprzedaży alkoholu. Te kontrole są najczęściej poprzedzone informacją, bo taki mamy obowiązek, ale reagowaliśmy również na doniesienia osób. Tylko musimy mieć osobę, bo na jakiś wniosek następny musimy tam jechać i wtedy bardzo szybko można tej osobie udowodnić, że to jest niezgodne z prawem, bo to jest naruszenie prawa. Podawanie alkoholu nietrzeźwym i nieletnim jest absolutnym naruszeniem przepisów prawa i można za to no, ponieść ogromne konsekwencje. Gdybyście Państwo kiedyś byli świadkami, po prostu proszę o odwagę i proszę nam zgłosić, w którym dniu widzieliśmy to na własne oczy. Znam, tylko jeszcze jeden raz. I pewnie tak zrobię. Mamy możliwość zareagowania. Wspomniała Pani o dofinansowaniu świetlic tych szkolnych? Nie, to są świetlice opiekuńczo-wychowawcze. One mieszczą się w budynkach szkolnych, bo i w Grabnie, i w Wiadolinach Radłowskich świetlice funkcjonują w szkole, ale nie są w żaden sposób przez szkołę finansowane, o ile nie nazwać dofinansowaniem również ze szkoły faktu, że
dzieci korzystają z pomieszczeń, które szkoła jak gdyby nam wynajmuje, więc nie płacimy za media, proszę Państwa. My płacimy tam tylko za zakupy rzeczowe, płacimy za wyżywienie tych dzieci w tej świetlicy, bo zawsze tam jest posiłek i umowa zlecenia wychowawców. Jedna świetlica, świetlica w Grabnie funkcjonuje 5 razy w tygodniu po 3-3,5 godziny dziennie, w zależności od tego, jak to wynika z planu lekcji. To jest tak, że świetlica zaczyna działać wtedy, kiedy najwięcej tych dzieci kończy szkołę, a nie mają nawet nie tyle, że jak dotrzeć do domu, tylko nie miałyby zapewnionej opieki rodziców, bo rodzice są w pracy. I to głównie z Państwa tego budżetu tak, finansowane? Tak. Tak. Ale mogą korzystać wszystkie dzieci, oczywiście chodzi. Powiem tak, w Grabnie. Tak, wiem, że w Wiadolinach korzystają dzieci, po prostu kto przyjdzie jest zapisany. Tylko że proszę Państwa, tutaj okazało się w pewnym momencie, że dzieci było więcej, a my nie mamy możliwości zatrudnienia dwóch opiekunek równolegle, bo to są koszty. No koszty są generowane, więc ustaliliśmy i taką mamy niepisaną umowę z dyrekcją szkoły, że w pierwszej kolejności są to dzieci, które są zgłoszone przez wychowawców ze względu na różne sytuacje i problemy wychowawczo-dydaktyczne, ale również są uzgadniane, właściwie obecność tych dzieci na świetlicy jest również potwierdzona przez pracowników socjalnych. No nie możemy zrobić czegoś takiego, że mamy 40 dzieci i jedną opiekunkę, a nie możemy sobie pozwolić na finansowanie dwóch osób, absolutnie. Więc do 20 dzieci uczęszcza na świetlicę w Grabnie. Rozwiązane jest to w ten sposób, że 3 razy w tygodniu funkcjonuje ta świetlica jako świetlica dla dzieci ze szkoły podstawowej, a 2 razy w tygodniu dla gimnazjalistów, więc jest taki podział umowny już tam w szkole dokonany. Wiem, te kwoty, które my generalnie pokrywamy, czyli umowa zlecenie dla wychowawcy, dożywianie i zakupy rzeczowe, plus wycieczki, które organizujemy zawsze dla tych dzieci w sezonie wakacyjnym i na ferie, to jest kwota około 18 tysięcy rocznie. Na jedną placówkę. Tak, na jedną placówkę. Przez to były wybrane akurat te szkoły? To były. To już jest, jakby powiem tak, zaszłość od jakiegoś czasu, dokładnie od 2004 roku. Pierwsza była świetlica i wniosek pani dyrektor z Wiadolin Radłowski. O ile się nie mylę, rok różnicy w tą lub w tamtą stronę było Grabno. Natomiast później nie ukrywam, że nawet jeżeli inne szkoły by zabiegały o coś takiego, no to musielibyśmy zrobić albo jakąś rotację w funkcjonowaniu, bo nie mamy na funkcjonowanie trzech świetlic, bo to są naprawdę spore koszty, a musimy również wykonywać inne zadania. Więc tak, powiem tak, kto pierwszy, ten lepszy. No nie wiem, wtedy mieliśmy pieniądze, mogliśmy to robić i teraz naturalnie mogłoby to ulec zmianie, tylko pytamy, w jakim kierunku. Na trzy nie mamy, to co likwidujemy, coś co było, trudno to jak gdyby no, wytłumaczyć i obronić. No właśnie. Do tej pory też mogę powiedzieć, że żadna inna szkoła nie zabiegała o to, a nawet gdyby, no to tak jak mówię, musielibyśmy tutaj pewnie wspólnie z Państwem podjąć decyzję, co robimy. Czy likwidujemy te, które były i wprowadzamy jakąś rotację, czy utrzymujemy to, na co możemy sobie pozwolić, ale niestety nie wprowadzamy nigdzie indziej. Ale z drugiej strony, jeśli można, to wzrosło przecież nie tyle. Nie pamiętam sobie to dofinansowanie z tak zwanego korkowego, bo w tym roku, tutaj mam informację. No już nie było, 100 tysięcy, 120, teraz chyba 160. 120, teraz mamy zapisane 160 tysięcy, przy czym 135 mamy na funkcjonowanie programu, bo tu mamy dwa połączone programy, tak, i alkohol, tak, i narkomania, ale suma summarum to 160 tysięcy. Natomiast powiem tak, że przybyło różnych innych zadań, które musimy z tego finansować. Powiem jeszcze o rzeczy ważnej, bo to też istotne. 5 lat już na Sukmaniu. Nie mamy tam świetlicy, bo tam, no, ale jest budynek. I zawsze, co roku, już od 5 lat na wniosek Rady Sołeckiej, organizujemy tam wakacyjne zajęcia dla dzieci. To też jest koszt, proszę Państwa. To nie są wielkie koszty, bo w tym roku, o ile się nie mylę, nie chciałabym tutaj nikogo w błąd wprowadzić, około 6 tysięcy złotych nas to kosztowało, łącznie z wycieczką dla dzieci. No bo te dzieci też muszą jakąś atrakcję mieć, to nie tylko tyle, że przyjdą codziennie, ale zapewniamy też i taką działalność. Skoro świetlice te szkolne, te opiekuńczo-wychowawcze nie funkcjonują w roku szkolnym, bo na sezon wakacji są zamknięte, no to jak gdyby przekazujemy tą kwotę, chociaż może nawet nie przekazujemy, ale zabezpieczamy też dla innych dzieci, które cały rok z kolei nie mają takiej możliwości, ale we wakacje mają możliwość spędzenia czasu w sposób bezpieczny. I tam chodzą takie małe dzieci, dla których w ogóle, no, można powiedzieć, nie ma żadnej innej atrakcji. No, jeśli mogę powiedzieć,
jedno słowo, to 6 tysięcy, proszę Panią, to nie jest mała kwota. Także niech Pani nie mówi, że w wakacje 6 tysięcy to jest mała kwota. Ja bym chciał taką kwotę dostać. Pan, co to jest kwota, także niech Pani wynika... nie mówi, że to jest mała kwota. No może to... Bo w tym roku Wojnicz mało co organizował w czasie wakacji. Ale mówimy o Wojniczu, czyli o czym? Co Pan ma na myśli, mówiąc Wojnicz nie organizował? No dla dzieci. Dla dzieci wypoczynek zbiorowy zorganizowany. No nie to było tutaj zajmuje się tym raczej ośrodek wsparcia dziennego, placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego. No ale to tylko dla paru, dzieci. A ile mamy dzieci w gminie? To Sukmania, ale z Ostrzy i z Wielkiej Wsi nawet. Tam korzystają dzieci, tam przychodzi pan co... Tam przychodzi naprawdę dużo dzieci. Dobrze. A proszę pana, powiem tylko tak, zorganizować wycieczkę dla 40 dzieciaków, to same koszty przejazdu. Musimy wynająć autokar, musimy tym dzieciom coś zabezpieczyć, no bo sam wyjazd... Mamy przecież szkolne autokar bezpłatny. Niekoniecznie bezpłatny, bo żaden autokar i szkolny też nie pojedzie za darmo. Trzeba zawrzeć umowę z kierowcą i trzeba zapłacić za przejazd. No niestety to nie jest tak, że mamy za darmo. No to się okazuje, że nasze autokary czerwone kosztują. A jedziesz samochodem, to nie kosztuje? Ale to naprawdę, to na to wszystko są dokumenty, a poza tym to są dzieciaki, które no przez całe wakacje nie mają nic. A dwa miesiące mają zabezpieczone 3 razy w tygodniu zajęcia jakieś. No nie ma tyle i to nie są kwoty wygórowane, proszę mi wierzyć. Nad każdą złotówką my się zastanawiamy 3 razy, zanim ją wydamy. Bo jak się ma niewiele, to trzeba tak kraj kroić, aby starczyło dla wszystkich. Więc nie odmawiamy tutaj. Ile zatrudnionych jest na tę umowę zlecenie osób? W Grabnie 2 osoby i w Bielinach 2 osoby. A te wcześniej, co pani mówiła? Kto? Te co po szkołach są zatrudnieni? Nie, ale wcześniej, jeszcze wcześniej, co pani mówiła, na umowę zlecenie są ci doradcy. Ja mówię o punkcie konsultacyjnym. To ile tego też jest? Ile jest osób? No w każdej szkole po jednym. A w Wojniczu też jest jedna osoba? We Wojniczu w zespole szkół tylko. Bo szkoła podstawowa i gimnazjum posiadają pedagogów, w związku z tym tutaj nie mamy potrzeby. Wiadoliny też mają, zresztą powiem tak, Wiadoliny zaczynały i Grabno, kiedyś też tam nie było pedagoga i myśmy też z tego funduszu płacili na umowę zlecenie osobom. Później okazało się, że pojawiła się taka możliwość i te szkoły, jedna i druga, mają pół etatu. Także miejmy nadzieję, że i w innych szkołach, o ile nie będzie tutaj takiej sytuacji, że szkoły przestaną funkcjonować. Ale póki co do czerwca tego roku mamy to zaplanowane w tym budżecie. Wspomniała Pani, że patologie mają tendencję wzrostową. To nie, może nie o liczbę, ale w procentach. Czy to tak idzie lawinowo, czy spokojnie? Powiem tak, coraz więcej osób zgłasza się na gminną komisję. A to jest dowód na to, ja Państwu przedstawię, bo jeszcze rok nie zakończył, przedstawię na następnej, czy komisji oświaty, czy na sesjach, sobie Państwo zażyczycie, ile osób, z iloma osobami spotkaliśmy się na komisji. Ostatnio tutaj Pan Radny jest członkiem komisji. Na komisji mieliśmy wezwanych 6 osób i generalnie, gdyby tylko brać tą średnią 6 razy 12, spotykamy się tylko raz w miesiącu. Tak jest zapisane w programie. Każdy czwartek miesiąca jest czasem terminem, kiedy się spotykamy. I no nie ma takiej komisji, żebyśmy tylko my siedzieli jako komisja. Tylko proszę mi wierzyć, że przychodzi coraz więcej tych ludzi. W tym roku na leczeniu, my na leczenie wysłaliśmy 6 osób. Do sądu zostały skierowane 3 sprawy. Z resztą osób rozmawiamy, bo taka jest nasza rola. My nie prowadzimy tej terapii, tylko my mamy tych ludzi zmotywować do tego, żeby stwierdzili, że problem mają i żeby zaczęli nad tym problemem pracować. To są sprawy alkoholowe, a sprawy narkotykowe? Nie mamy zgłoszeń oficjalnych. No złapali w Wojniczu na przystanku rozprowadzającą narkotyki. No, czyli jest problem narkotyków w Wojniczu. Pewnie tak, tylko że komisja gdyby nie zajmuje się kwestią badania. Nie, ale ja mówię, że jest problem w Wojniczu z narkotykami. Robiliśmy takie badania w szkołach, bo tak naprawdę opieramy się na szkołach, na informacjach ze szkół. I tak jak powiedziałam o działalności profilaktycznej, my prowadzimy działalność profilaktyczną. Programy dotyczą i uzależnienia od alkoholu, i uzależnienia od narkotyków, więc jeżeli dyrekcje szkół wskażą za zasadne realizacje takich programów, to my takie też finansujemy.
Czyli nie macie wiedzy, ile jest narkomanów w gminie Wojnicz? Nie, nie mamy takiej wiedzy. Przepraszam bardzo, a na podstawie czego pan chce się dowiedzieć, ilu jest narkomanów w gminie? Zapyta pan narkomana, czy jesteś podejrzanego, czy jesteś narkomanem. Pana, ja pracuję w szkole. Proszę mi powiedzieć, że każdego roku prowadzimy dosyć pogłębioną analizę problemów, jakie występują w szkołach. Znaczy, jak pan sobie to wyobraża, że to zapyta pan ucznia, czy jesteś narkomanem, a on odpowie, tak, jestem narkomanem. No proszę mi powiedzieć, może pan mi odpowie. Akurat mogę odpowiedzieć. No. Tylko nie dzisiaj to odpowiem, bo ja przez ostatnie 5 lat byłem w wydziale dyscyplinarnym, który zajmowałem się profilaktyką związaną z narkotykami. Mogę to powiedzieć, tym bardziej, że proszę państwa, dlaczego wy ukrywacie, że w parku młodzież handluje narkotykami? Wreszcie powiedzcie głośno, że przy szkole średniej młodzież w parku handluje narkotykami w Wojniczu. No, czemu tego nie powiecie? No? Młodzież o wszystkim wie. Ja powiem tak. Jeśli nie znacie problemu w Wojniczu, że są narkotyki, no to dla mnie to jest szok. No. Ja jestem zaskoczony. Panie Jacku, to pan widocznie ma kontakt z tymi ludźmi, bo my nic na ten temat nie wiemy. No ja akurat mam rozeznanie. Z tymi, co handlują narkotykami. Jak to rozumieć? Bo drodzy państwo, no to ja na przykład, będąc burmistrzem od roku, nie słyszałem o problemie narkotyków. Ja z młodzieżą rozmawiam. I chwalą się do pana radnego, że są narkotykami? Narkomanami? Zajmowałem się wojskiem. Ale żeby się pan zajmował, to jeszcze... Ale wojska w Wojniczu nie ma przecież. Czy pan się zajmuje tym problemem? Ja się pytam, czy jest problem. A tu widzę, że tu nie ma problemu. A są ludzie, którzy handlują narkotykami, no to dla kogoś chyba to jest nie problem, no. Ale to musi być dowód na to. Oczywiście, no już nikt nie zna, nie wie, nie wie, ja się na tym. Alkoholików, to stwierdzić, że ktoś jest alkoholikiem, proszę państwa, proszę państwa, to nie mnie, ani nie państwu. Oni to na komisji, To trzeba mieć tak naprawdę opinię dwóch biegłych, i psychologa, i psychiatry, i tak naprawdę możemy tylko powziąć podejrzenie, że ta osoba powiedzmy ma problem, ale czy to jest problem picia ryzykownego, czy to jest picie chroniczne, czy to jest alkoholizm, to nie nam to o tym decydować. Także gdyby mi pan zadał pytanie, ile jest alkoholików na terenie gminy, też bym nie umiała panu odpowiedzieć. Ja się pytam, czy jest problem. Tutaj pani dyrektor odpowiedziała, że nie ma. No, dziękuję. Nie, ja nie powiedziałam, że nie ma problemu, ja tylko zapytałam. Jak to stwierdzić? Bo pan powiedział przed chwileczką, że młodzież ze szkoły średniej handluje narkotykami po toaletach. Przy szkole. Pan, w parku, powiedziałem w parku. No to w parku to nie przy szkole. Proszę się nie czepiać słów. Wy cały czas się czepiacie słów. Weźcie To trzeba panie radny konkretnie mówić, a nie, nie rzucać hasła. Może za mało konkretnie mówię. Może za mało. A poznaje, może za mało. To jest młodzież ze szkoły średniej? Czy to jest młodzież ze szkoły średniej? Tarnowskiej? Nie wiem, czy to jest ze szkoły. W parku przy szkole średniej. O. Precyzyjnie powiedziałem. Tak, młodzież handluje narkotykami. No proszę zgłosić na policję. A czy policja na ten temat nie ma jakichś wiadomości? Bo rozmawiałem z policjantami. No to oni powinni powiedzieć, jeżeli są takie informacje, to jest problem. A jak nie ma, no to nie ma. No i to jest. Dziękuję. Proszę państwa, czy ktoś ma jeszcze pytania do pani Biernackiej? Gdyby ktoś jeszcze z państwa jakieś informacje. Pokój numer 4, panie. Niech pani łapie na dzwonię. Dobrze. Z panem radnym. Dziękuję bardzo. A znacie na tym. Proszę państwa, myślę, że... Nie, mówię, no jeżeli mówisz, że był taki komisji. Proszę państwa, to jest... Czy wiemy, że dzieci kombinują, próbują wszystkiego, co jest dozwolone, niedozwolone, a przede wszystkim niedozwolone. I są przypadki na pewno takie, no to jest młodzież. Także... Nie tylko dzieci, no bo widzisz, że mamy posłów, którzy propagują. Naprawdę trzeba być tutaj bardzo wyważony w tym, co się mówi. Bo ja pracuję z młodzieżą 11 lat i w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie między innymi zajmowałam się socjoterapią i pracuję od 5 lat, od 7 lat w szkole. Więc proszę państwa, naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym w tym, co się, jakie wnioski się formułuje. Bo widzieć problem, ale go udowodnić, to są dwie różne rzeczy. Bo mi się nie zdarzyło w szkole złapać ucznia,
który byłby pod wpływem narkotyków. Ale miałam ostatnio ucznia, który przyszedł po niedzielnej libacji pijany do szkoły. Wezwałam rodzica, który go zabrał do domu. I mogę powiedzieć, że taką sytuację miałam. Natomiast powiedzenie, że no jest problem w szkole tej czy tamtej, no, no to trzeba mieć dowody. Ale jeszcze nie wolno. Jeszcze nie wolno. Ja wezwałam matkę, matka go zabrała do domu, uczeń poniósł karę. No to będę... Ale ten u mnie dzielnicowy się kiedyś zjawił, który na naszym terenie działa, i właśnie pytał o kilka osób, po prostu być może, że podejrzane. I po prostu chciał z nimi nawiązać kontakt, to znaczy jakiś sygnał był. Jeżeli on miał trzy adresy i szukał tych młodych ludzi, chciał do nich dotrzeć, no i nie będę tego ukrywał, że powiedział mi, o co chodzi tutaj tego. Chociaż ja mu nie byłem w stanie powiedzieć, bo coś, ja tych młodych ludzi to nie znam, ale jakiś problem był. Panie radny, myśmy mieli taką sytuację, że dwa lata temu poprosiliśmy po szóstej rano policję z psem do wykrywania narkotyków, żeby wszedł do internatu. Żeby wszedł, jeżeli jest podejrzenia, że może przywożą, jak przyjeżdżają, przed szóstą rano, przed powrót dwóch policjantów, konkretnie z psem do tropienia tych środków. No myśmy o to poprosili. Znaczy, ja tu nic nie mówię, tylko ja mówię, że my, taki my sygnał akurat... Tak, my też prowadzimy rozpoznanie. W stosunku akurat moich dzielnic. Ale my prowadzimy tak samo, to Te działania profilaktyczne, które tu są w programie zapisane, czyli jakieś prelekcje w szkołach, to wszystko temu służy, żeby to... Wy myślicie, jak przychodzą ci na tą komisję ci po prostu alkoholicy. Ile tu trzeba czasami godzinę kluczowy prowadzić, aż w końcu się przełamie i zaczyna mówić, że ma problem. Ale nawet rodzic czasami podejrzewa, ale aby się go zapytać, to powie, moje dziecko, absolutnie. Chcą cię dobrowolnie poddać. Współpracę. Ale oczywiście żaden rodzic na pewno nie może do końca się nie przyznaje. Posłów dzisiaj mamy, którzy propagują. No więc o czym my tu rozmawiamy? Sadzić, palić, lekko. Nie ma rękę, tylko się nie chcieli. Tak, nie tylko chyba tylko wszystko. A nasza rola też. Nie tylko, że śmieszny. Jacy agresywni. Tak, być obiektywnym w stosunku do swoich dzieci. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, myślę, że tak jest. Kto chciał zabrać głos w wyżej wymienionej sprawie, to go zabrał. Proszę Państwa, punkt szósty, czyli ten projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Kto wstępnie opiniuje pozytywnie projekt uchwały? Dziękuję bardzo. Większość widzę, że opiniuje pozytywnie.